Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Znowu pytasz mnie, gdzie jestem. Jestem obok niewiast płaczących i płaczę razem z nimi. Litość wkradła się do mego serca, że mnie płacze. A tu takie zdziwienie, on mówi. Nie płaczcie nade mną, a nad synami waszymi. Nie pochwalisz za litość, a chcę od nas coś innego. Na tej drodze, gdzie jestem, dzieje się coś wielkiego. Na szczycie Kalwarii. Tam upada Jezus po raz trzeci. Już blisko końca drogi i blisko do wywyższenia na krzyżu. Dlaczego znowu mnie pytasz, gdzie jestem? Jestem daleko, daleko od Jezusa. Mnie tylko się wydawało przez lata całe, że jestem blisko. Zmiłuj się nad nami. Nie, nie stoję pod krzyżem. Tam stoi tylko Matka Boleściwa i Święty Jan. Nie ma tam dla mnie miejsca. Moje miejsce jest tymi, co się tylko przyglądają. Ale i z mojego miejsca słychać testament. Oto Matka Twoja, Matka moja, ona patrzy na mnie i chce mi pomóc. Chce mnie zaprowadzić pod krzyż. Teraz potrzeba tylko niewiele odwagi, by pójść za nią i dać się jej prowadzić. Na krzyżu umiera Bóg, człowiek, i tylko krew najświętsza wsiąka w drzewo. Nie ma już nic. Jest tylko rozdarta w świątyni zasłona. I burza szarpie światem. Tak staje się zbawienie i odkupienie. Nie pytaj. Nie mów nic. To jest chwila ciszy. Chwila, której Bóg milczy. Stacja 13. Pan Jezus z krzyża zdjęty. I teraz, gdy się wszystko dokonało, Matka trzyma na swych rękach Syna. Burza przeminęła, a wzgórze prawie puste. Nie ma już tych, co krzyczeli: ukrzyżuj! Jestem, jeszcze jestem na tej drodze. Jeszcze nie. Czy to jest sopran? Sopran? A ty?